No dobrze. Wybieramy najlepsze i one mają trafić do jamy macicy. Czyli musimy dokonać tak zwanego embryo transferu, czyli poddania tych zarodków spod mikroskopu do jamy macicy. I o tym, o czym teraz Wam opowiadam, tego nigdzie nie ma w żadnej prasie. Proszę słuchać dobrze, bo to są argumenty, bo powiedzą tak, te gorsze zarodki zostają i one by w życiu naturalnym też prawdopodobnie zginęły, a myśmy wybrali najlepsze, które rokują do dalszego życia. No dobrze, tylko co to znaczy embryotransfer? Ja dostaję od kogoś, kto siedzi pod mikroskopem, kto się mieni tytułem embriologa, sondę, na końcu której będzie kropla płynu i w tej kropli płynu będzie zanurzonych jeden albo dwa zarodki, bo one mają trafić do jamy macicy. I teraz biorę tą sondę, siadam przed pacjentką, zakładam wziernik do pochwy, dostaję się do szyjki macicy i wchodzę sondą przez kanał szyjki macicy do jamy macicy. Muszę to zrobić bardzo precyzyjnie i muszę w odpowiednim miejscu te zarodki włożyć. No przecież nie zostawi ich w pochwie, bo nie będą tam żyły. Tak jak ja muszę naśladować naturę. I teraz tak. W programie in vitro, jak chcemy uzyskać tą ilość zarodków, to musi być duża ilość leków, które sprawią, że rośnie nie jeden pęcherzyk grafa z jedną komórką jajową, tylko kilka albo kilkanaście pęcherzyków grafa. Każdy pęcherzyk grafa jest źródłem produkcji estrogenów. A estrogeny to są hormony żeńskie, które między innymi odpowiadają za produkcję śluzu. Dlatego w cyklu miesięcznym kobiety, w okresie okołoowulacyjnym, jest ten cykl, te dni śluzowe. To śluz stąd się bierze, bo tych estrogenów jest wtedy najwięcej, kiedy ten pęcherzyk będzie nazwany pęcherzykiem grafa, czyli takim tworem, w którym jest dojrzała komórka jajowa. Czyli tak w programie in vitro mam dużo pęcherzyków, to mam dużą aktywność estrogenów w surowicy krwi i tego śluzu będzie moc. Bardzo dużo niż w cyklu naturalnym. I teraz biorę sondy i przechodzę przez ten śluz. Śluz jest taki kleisty. On bardzo często zostaje na końcówce sondy i ja to wprowadzam do jamy macicy, gdzie fizjologicznie ten śluz nie istnieje. I teraz podaję zarodki. Muszę to zrobić pod ciśnieniem, jednym ruchem, płynnie, bardzo precyzyjnie. Wyciągam sondę. I często zarodki przy wyciągniętej sondzie, na końcu jest ten śluz, na tym śluzie zostają. Czyli nawet nie zostawiłem ich w jamie macicy, tylko wyciągnąłem z powrotem. Sonda trafia z powrotem do laboratorium embriologicznego i ktoś pod mikroskopem ją ogląda. Tą końcówkę, czy tam są te zarodki, czy nie. Jak zostały, to ponawiam transfer. Ale one już niestety nie będą żyły. One mają już inne warunki. Śluz, bakterie, wirusy, grzyby. One po prostu zginą. Dla nas te wirusy i grzyby są niegroźne, ale dla tych 4-8 komórek są po prostu śmiertelne. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt. Podaję, robię ten transfer, więc nie zawsze mogę precyzyjnie przejść przez ten kanał szyjki macicy, bo on nie zawsze musi być prosty. To może być z jakimś zawijasem. Czyli ta anatomia i topografia narządu rodnego może być różna. Więc ja nie zawsze mogę od razu łatwo trafić. Więc jak niełatwo trafiam, to muszę już zacząć manipulować. Muszę uchwycić szyjkę macicy, ściągnąć, wyprostować ten kanał w ten sposób. A takie działanie na narządzie rodnym sprawia, że macica zaczyna się kurczyć. Znowu te skurcze macicy nie są odczuwalne przez pacjentki, ale są dla zarodka śmiertelne, bo one po prostu powodują, że on jest wyrzucony po transferze z jamy macicy. Poza tym robię transfer i mogę zadrasnąć gdzieś błonę śluzową jamy macicy. I następuje wynaczynienie, kilka kropli krwi, które nie są widoczne na zewnątrz, ale na tyle są duże i istotne dla takiego tworu człowieka, który ma 4 komórki, że po prostu je wymywa ten zarodek gdzieś tam niżej i on się nie zagnieździ, tylko po prostu umrze. I to trzeba wiedzieć. Więc my, wykonując transfer, narażamy te naszym zdaniem najlepsze zarodki mimo wszystko na śmierć. Dlatego jest dylemat. Embriolodzy mówią tak, w naszym laboratorium są bardzo dobre jakości wyników. Zarodki są dobrej jakości. Dlaczego jest tak mało telefonów z dodatnimi testami ciążowymi?
I teraz właściciel firmy przychodzi i mówi, kto robił ten transfer. Aha, a to on dopiero 2 lata pracuje. Czyli doświadczenie operatora, który wprowadza te zarodki, jest bardzo ważne. Rozumiecie, panowie, całą tragedię tego. Wobec tego, jakbyśmy robili program in vitro, korzystając z jednej komórki jajowej i z tych milionów plemników, czyli to tak z przekory zwolennicy programu in vitro mówią, że to jest katolicki program in vitro. Tak, to jest świetne. Nie ma katolickiego programu in vitro. Mimo wszystko ten zarodek jest narażony na śmierć. Z pełnym szacunkiem do niego i z moją dobrą intencją, żeby się nim opiekować. Nie jestem w stanie go precyzyjnie do końca w 100% zabezpieczając jego bezpieczeństwo włożyć do jamy macicy każdej kobiety. Więc nie. I to jest ten aspekt życia, a godność? I to godność jest trudniej zrozumiana przez nas, no bo co to znaczy ta godność? No, ale jest to ważne.